Dzień dobry Państwu. Adrianna Majewska i Maciej Przybyła. Naszą dzisiejszą uroczystość rozpoczęła Kornelia Gancarz piosenką pod tytułem My Way, przypominając nam, że już za chwilę opuścimy mury tej szkoły i pójdziemy własną drogą. Witamy serdecznie wśród zaproszonych gości dyrekcji naszej szkoły. Panią Teresę Lechocińską-Ciupa. Panią Beatę Machnik-Babulę. Panią Marię Greczkę. Grono pedagogiczne i pracowników szkoły. Rodziców. A szczególnie witamy koleżanki i kolegów klas trzecich. Każdy z nas pozostawił w tej szkole cząstkę siebie. Tu bowiem przeżywaliśmy nasze pierwsze sukcesy i gorycz pierwszych porażek. Tu zawiązywały się przyjaźnie. Tu przeżywaliśmy chwile, o których nie chcemy zapomnieć. Trzecioklasiści, rocznik 2016-2017 to 101 wrażliwców, dla których najważniejsze w życiu to... Obejrzyjcie zresztą Państwo sami i oceńcie, czym interesuje się współczesny gimnazjalista. Wciąż pamiętam pierwszy.
Takimi tematami pochłonięci są na co dzień gimnazjaliści. Ale gdy zajdzie potrzeba, potrafią stawić czoło najcięższym wyzwaniom. Przed nami przedstawiciele klas trzecich w polskim tańcu narodowym. Polonezie.
Życie ucznia, jak widać, nie polega jedynie na nauce w szkolnej ławce. Wielu naszych gimnazjalistów przeżyło dreszcze konkursowych emocji. Wywalczyło tytuły laureatów i finalistów, godnie reprezentując naszą szkołę. Czas na tych, którzy swoją systematyczną pracą, zdolnościami i zaangażowaniem zasłużyli na świadectwo w wyróżnieniu. Liczna grupa takich uczniów uczęszczała do klasy trzeciej B. Zapraszam ich na scenę. Są to Marcelina Bar, Zofia Pajdać, Maria Macyra, Natalia Hałata, Anna Kocz, Magdalena Kubów, Joanna Kutlińska, Adriana Majewska, Anna Majewska.